Cieszę się, że wybraliście tę prezentację. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że mogę wystąpić przed tak dużą widownią. Nazywam się Tomek. Chciałem podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami, doświadczeniami na temat mikrousług i opowiedzieć o tym, dlaczego architekturę z upośledzoną zwinnością, architekturę mikrousługową z upośledzoną zwinnością nazwałem mikromonolitem. Od paru lat pracuję w Allegro, ale nie będę Wam opowiadał o tym, jak fajną firmą jest Allegro. Zamiast tego opowiem Wam o początkach. O początkach tego, jak wyglądały usługi w naszej firmie. Otóż, gdy zaczynaliśmy, nie było jeszcze żadnych kompleksowych opracowań tematu. Właściwie pojęcie mikrousługi nie istniało. To też nie mówiliśmy, że chcemy zbudować architekturę opartą o mikrousługi. Wiedzieliśmy, że chcemy, żeby to była architektura po prostu związana z usługami i wiedzieliśmy, że nie chcemy, żeby to było takie rozdmuchane enterprise SOA. Czas mijał, usługi stawały się, mikrousługi stawały się coraz bardziej popularne, pojawiało się coraz więcej wystąpień, coraz więcej prezentacji, talków, blogpostów. I obok tych wartościowych niestety pojawiało się mnóstwo bzdur typu mikrousługa nie może mieć więcej jak 1000 linii kodu. No i taki szum w żaden sposób nam nie pomagał. Teraz jest dużo prościej. Można przeczytać jedną z wielu książek. Można ostatecznie zatrudnić kogoś, kto już ma jakieś doświadczenie. I nie twierdzę, że Allegro było jakimś światowym pionierem w dziedzinie mikrousług, ale jestem przekonany, że było pionierem na naszym rynku krajowym. I jak to często bywa w obszarze nieznanym, popełnialiśmy dużo błędów. Ciągle zdarza nam się popełniać błędy i mam nadzieję, że to wystąpienie pozwoli Wam uniknąć przynajmniej części z błędów, które byście popełnili, wchodząc w temat mikrousług. Prezentację podzieliłem na dwie części. W pierwszej chciałbym wyjaśnić, dlaczego właśnie tą architekturę mikrousługową z upośledzeniem zwinności nazywałem mikromonolitem i zdefiniować sam mikromonolit, a w drugiej przedstawię kilka przykładów, jak może objawić się ten mikromonolit w takim prawdziwym, dużym systemie. Jednak zacznijmy od podstaw. Czym jest antywzorzec? Znajdźmy na to odpowiedź. Antywzorzec nie jest po prostu popełnianiem błędów. To nie jest po prostu złe, głupie rozwiązanie. Bardzo trafnie opisuje to Kaying, który antywzorzec definiuje jako coś, co wygląda na dobry pomysł, gdy zaczynamy, ale prowadzi w kłopoty. Spójrzmy na ten przykład. Integracja przez bazę danych. Czy to jest antywzorzec? Wróćmy na chwilę znowu do definicji. Coś, co wygląda na dobry pomysł, gdy zaczynamy. Czy to wygląda na dobry pomysł? No jeżeli nie wygląda to na dobry pomysł, to znaczy, że nie jest to antywzorzec. To możemy w tym kontekście powiedzieć, że to jest antyprzykład antywzorca. Jednak sytuacja jest bardziej złożona. Jeżeli spojrzymy w przeszłość, to integracja przez bazę danych przez wiele lat była opisywana jako podstawowy wzorzec integracji, była w wielu miejscach implementowana. W tym kierunku rozwijały się bazy relacyjne, żeby właśnie ułatwiać ten sposób integracji. Mijał czas, ludzie uczyli się, poznawali to zagadnienie i odkrywali, że bardzo często jednak ten sposób integracji się nie sprawdza. I zaczęto mówić o antywzorcu. Dzisiaj wiedza na temat tego sposobu integracji jest tak powszechna, że w większości przypadków jesteśmy w stanie przewidzieć, czy to się sprawdzi, czy nie, i mówilibyśmy raczej o złej praktyce, a nie o antywzorcu. Co więcej, ważny jest kontekst, w jakim przedstawiamy nasze rozwiązanie. Weźmy na przykład refaktoryzację. Jeżeli budujemy system, rozwijamy go, poznajemy z czasem domenę coraz lepiej i
bardzo często dochodzimy do wniosku, że ten kawałek systemu nie bardzo tu pasuje. Właściwie to on powinien być tam. Jeżeli mamy monolit, to jest sprawa prosta. W IntelliJ-u w parę sekund jesteśmy w stanie coś przepakietować, przenieść z jednego miejsca w drugie. Uruchamiamy testy, jest zielono, możemy wdrożyć. Jeżeli mamy mikrousługi, to te inne miejsce może się okazać inną usługą. Ta inna usługa może być napisana z użyciem innych frameworków, innych bibliotek, może być napisana w innym języku programowania. Tak więc to nie jest zwykłe przeniesienie kodu. Musimy ten kod przepisać. Razem z przepisaniem kodu musimy przepisać testy, więc nie uruchamiamy tych samych testów. Za tymi funkcjami, które przenosimy, bardzo często stoją dane. Tak więc musimy zmigrować dane. I migracja danych zazwyczaj jest dużo większym problemem niż samo przeniesienie czy nawet przepisanie kodu. Mamy problem taki, że mamy klientów tej usługi. Musimy dać im czas na bezbolesne przeniesienie się na tą nową usługę. Tak więc przez pewien czas utrzymujemy tą funkcję w dwóch systemach. Czyli mamy tam dwa źródła danych, musimy je synchronizować. To jest duży problem. I właśnie w tym kontekście może się okazać, że integracja przez bazę danych będzie dobrym pomysłem. Na ten krótki czas, kiedy migrujemy się z jednej usługi na drugą, ten kawałek kodu, integracja przez bazę danych może być postrzegana jako wzorzec i może się właśnie sprawdzić. Tak więc mam nadzieję, że teraz mamy w miarę spójny pogląd na to, czym jest antywzorzec. I chciałbym poruszyć drugi temat drugie sformułowanie związane z samym tematem prezentacji, czyli monolit. Temat prezentacji antywzorzec mikromonolit może sugerować, że monolit jest czymś złym. Co gorsze, takie postrzeganie monolitu świetnie wpisuje się w aktualne trendy. Otóż jak najczęściej przedstawiany jest monolit w kontekście mikrousług? Mamy zły monolit i dobre mikrousługi. I nic dziwnego, że w takiej atmosferze ludzie często czują jakiś rodzaj wstydu do przyznania się, że rozbudowują architekturę monolityczną. Jednak sytuacja może wyglądać inaczej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby monolit był dobrze poukładany, zmodularyzowany i też nie trudno sobie wyobrazić sytuację, że powstanie architektura mikrousługowa z plątaniną zależności, z cyklami w zależnościach. Architektura, w której nikt nie wie, za co odpowiada i gdzie powinno się znaleźć. I słuchajcie, to jest właśnie najważniejsze, co mam do powiedzenia o samym monolicie. Monolit z definicji nie jest czymś złym. Brak modularyzacji nie jest żadnym antywzorcem, jest po prostu złą architekturą. I nie ogranicza się to ani do monolitu, ani do mikrousług. Jak każda architektura, monolit może gdzieś się lepiej sprawdzić lub gorzej, może być dobrze zaimplementowany lub źle. I rolą architekta jest umiejętność zbudowania granic między komponentami. To, czy te granice przekraczane są poprzez wywołania metod, jak ma to miejsce w monolicie, czy poprzez wywołania sieciowe, jak to ma miejsce w przypadku mikrousług, jest rzeczą drugorzędną. Jest to rzecz drugorzędna z punktu widzenia modularyzacji. Więc przyjrzyjmy się najczęściej wymienianym zaletom mikrousług. Wspomniana przed chwilą modularyzacja, numer jeden na top liście. Jednak właśnie ten argument jest dość iluzoryczny. Monolit też możemy modularyzować. Przed chwilą na tej sali mogliście posłuchać o zaletach SGI. Może być to SGI, może być to Gradle, Maven, J2EE, Java 9, Liby. Może mamy całe spektrum rozwiązań, których możemy użyć do modularyzacji monolitu. Więc co mikrousługi zmieniły w kontekście modularyzacji? Więc moim zdaniem największym sukcesem mikrousług jest to, że one rozpowszechniły pogląd na temat konieczności modularyzacji systemu. I oczywiście, można powiedzieć, że to nie ma w tym nic odkrywczego. Wiedzieliśmy, że systemy powinny być modularyzowane. Chociażby Evans w swojej książce Domain Driven Design pisał o bounded kontekstach, pisał o subdomenach i tak dalej, ale to nie było wprowadzane w życie. Ja w niewielu sytuacjach widziałem, żeby ktoś w ogóle próbował stosować się do tych praktyk, a mikrousługi
W kontekście popularności mikrousług zaczęto bardzo dużo mówić o modularyzacji i właśnie szerzej o modularyzacji, nie tylko o modularyzacji mikrousług, o modularyzacji naszych systemów. I to jest naprawdę fajne i za to się należą ogromne brawa dla mikrousług. Drugim często wymienianą zaletą mikrousług jest to, że możemy użyć wielu baz danych. I tak, to jest prawda, to jest właściwie taki punkt wyjścia, od którego zaczynamy. Każda usługa ma swoją bazę danych. Jak to ma się w przypadku monolitu? W monolicie też możemy mieć wiele baz danych. Zagadnienie polypersistence. Ja tym zagadnieniu usłyszałem po raz pierwszy, zanim zacząłem się zajmować mikrousługami. A nie jest to bardzo popularne zagadnienie, ale sprowadza się do prostego podejścia. Użyj w jednej aplikacji wielu baz danych. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do jakiejś części finansowej użyć bazy transakcyjnej, relacyjnej, w której zależy nam właśnie na tych transakcjach ACID. Do trzymania sesji klucz-wartość, do jakiegoś wyszukiwania Elastica, czy innego indeksu odwrotnego, czy też do jakichś audytów bazy dokumentowej. Koniec końców moglibyśmy skończyć, że w naszym monolicie każdy moduł używa innej bazy danych. Jeżeli uznamy, że to jest właśnie kierunek, w którym chcemy rozbudować naszą aplikację, nasz system. Kolejną często podawaną zaletą architektury mikrousługowej, wydajność, a nawet właśnie skalowalność. Jak to wygląda? Jeżeli mamy request, który trafia do usługi, drugiej, trzeciej, czwartej, to jeżeli któraś z tych usług dostaje za dużo obciążenia, to co robimy? Replikujemy ją. Mamy wiele replik, ruch się rozkłada, wszystko się świetnie skaluje. Świetne rozwiązanie, prawda? Jeżeli spojrzymy na monolit, to jeżeli to spłaszczymy, monolit to jest po prostu zamknięcie w uproszczeniu tego wszystkiego w jedną paczkę wdrożeniową. No to co się dzieje, jeżeli nasz monolit nie daje rady, bo za dużo obciążenia dostaje? Replikujemy. Dlaczego możemy zreplikować? No jeżeli nasz monolit, tak samo jak mikrousługi, jest bezstanowy, to możemy go replikować. Bezstanowy w tym sensie, że stan jest na zewnątrz, czyli na przykład w bazie danych. I oczywiście zostajemy z problemem, jak skalować bazę danych, ale ten problem jest zupełnie ortogonalny do tego, czy wybraliśmy mikrousługi, czy wybraliśmy monolit, czy wybraliśmy cokolwiek innego. Kolejna zaleta często podawana? Stabilność. I ta zaleta jest dość często podawana w kontekście tego, że wszyscy teraz chcą być reaktywni. Jak to wygląda? Jeżeli mamy usługę, która ma jakąś bazę danych, mamy drugą usługę, to ta usługa wie, że wywołania sieciowe mogą się nie udać, wieloryb może się na kablu położyć i coś pójdzie nie tak, więc mamy jakieś retraje. Ta usługa wie, że tam może baza danych przestać działać, cokolwiek może przestać działać, więc ma jakiś rodzaj fallbacków, jakieś może wartości domyślne, może jakiś cache, może jakieś alternatywne źródło prawdy. Jest w stanie działać stabilnie, nawet gdy tamta część systemu nie działa. Jak to ma się do mikrousług? No jeżeli mówimy o jakichś retrajach, no to jest jakaś po prostu pętla for lub inne bardziej fikuśne rozwiązanie, które stoi, pod którym stoi po prostu jakiś rodzaj pętli. Jeżeli mówimy o fallbackach, no to to jest try-catch. W catchu mamy pomyślną wartość, jakieś alternatywne źródło prawdy, jakiś cache, cokolwiek. Te same praktyki stosujemy. Więc jak widzicie, większość z wymienionych tutaj zalet jest wątpliwa. I oczywiście znajdą się sytuacje, kiedy ograniczenia monolitu staną się bardzo dotkliwe. Na przykład, jeżeli pomyślimy sobie o awarii procesu. Awaria procesu w przypadku monolitu oznacza awarię całego monolitu. Pozostałe repliki będą działać, ale wyłożyła się cała nasza paczka. To musi się zrestartować. Jest to większy problem niż wyłożenie się jednej małej usługi. Więc jest to klasa problemów, których monolit nie rozwiąże. Jeżeli mówimy o skalowalności, to jeżeli nasza paczka wdrożeniowa zaczyna ważyć gigabajt lub więcej, no to samo wdrażanie tego na wiele maszyn już staje się problemem. I w Allegro, zanim przeszliśmy właśnie na architekturę mikrousługową, paczka wdrożeniowa ważyła ponad gigabajt. To był naprawdę duży problem, był chociażby wdrożyć to.
Tak więc należy podkreślić, że w przypadku 99% systemów, które budujemy na co dzień, monolit powinien zaspokoić właśnie te najczęściej wymieniane zalety mikrousług. Tak więc po co w ogóle sięgać po mikrousługi? Ja podałem tu jeszcze jedną zaletę, czyli zwinność. I możecie powiedzieć, kurde, no co on gada, zwinność. Teraz wszyscy pracują w Agile, teraz wszyscy są zwinni. Przecież używam Jiry, no jestem zwinny. Tylko dlaczego w tak wielu firmach wdrożenie czegoś od pomysłu do produkcji trwa miesiące? Ja pamiętam sytuację, gdy pracowałem w jednej firmie i trafiłem do projektu, w którym właśnie widać było ten problem z brakiem zwinności, z dużą liczbą komunikacji. Sytuacja wyglądała tak, że przychodził product owner, opowiadał nam, co by chciał zrobić. My mówiliśmy, dobra, ale ustaliłeś to z innymi. No, on mówił, tak, dobra, teraz idę, pogadam z tamtymi. No i po dwóch tygodniach wracał do nas, mówił, jest wszystko ustalone, wszystko będzie zrobione. No to mówiliśmy, dobra, to teraz idziemy pogadać z zespołami technicznymi, jak to zrobić. Mieliśmy znowu serię spotkań, ustaleń. Potem wysiadaliśmy do developmentu, który trwał kilka dni. Potem mieliśmy znowu serię integracji i powstawała paczka. W tej paczce obok naszej zmiany wpadało kilka innych naszych zmian, wpadało kilkadziesiąt zmian innych zespołów. Na testach oczywiście były jakieś błędy, te błędy były poprawiane, znowu trafiało to na testy. To się kręciło, aż w końcu udawało się to wdrożyć na produkcję. Nigdy mniej niż 2 miesiące. I mikrousługi pozwalają nam poprawić zwinność właśnie poprzez zmniejszenie niezależności. Żeby zespoły były kreatywne i sprawnie realizowały swoje zadania, muszą być niezależne. Im więcej mamy zależności, tym więcej czasu i energii potrzebujemy na komunikację. Nie wiem, czy czytaliście tę książkę. Najsłynniejszy cytat z tej książki to, że 9 kobiet nie urodzi dziecka w miesiąc. Jednak Brooks porusza tam także temat kosztów i komplikacji związanych z komunikacją. Propozycja Brooksa jest dość radykalna i nie sądzę, żeby którakolwiek z firm dużych firm, która zatrudnia 200 programistów, zdecydowała się wdrożyć tego typu rozwiązanie. Zwalniamy 175, ale pokazuje to, że już w latach 70., gdy ta książka była pisana, doskonale zdawano sobie sprawę z kosztów i problemów, które związane są z komunikacją. Ten rysunek pokazuje, jak rośnie liczba ścieżek komunikacji wraz ze wzrostem liczby zespołów, które muszą się komunikować. Wspominałem wam o tej historii, jak to wyglądało w projekcie, w którym siedziałem kilka lat temu. Teraz wam powiem, jak to może wyglądać w przypadku mikrousług. To jest tweet kolegi, tweet z poniedziałku, kolegi, który dołączył niedawno do nas do Allegro. I on pokazuje właśnie tą magię mikrousług. On pokazuje to, że jednego dnia mogę wdrożyć coś, i żeby wkrótce dostać feedback od użytkownika końcowego. Takim ekstremalnym przykładem tego, jak to może wyglądać, to było to, czym się zajmowałem pod koniec zeszłego roku. Wyglądało to tak, że przyszedł szef i powiedział, słuchaj, jest taka sprawa, robimy wielką kampanię, 18 urodziny Allegro, będzie konkurs, reklama w radio, reklama w telewizji, 18 samochodów do wygrania i mamy na to 8 dni. No i w te 8 dni udało się wystartować nową usługę z jej własnym storage'em, zebrać wymagania. Te wymagania oczywiście przez te 8 dni były doprecyzowane i się zmieniały, ale po tych 8 dniach weszliśmy na produkcję, zintegrowaliśmy się z całą architekturą i wszystko zadziałało. Więc to jest właśnie ta magia, którą mikrousług i ta niezależność, która daje nam mega przewagę. Jak widzicie, mikrousługi mogą właśnie pozwolić nam na dużą zwinność. I nie będę wam opowiadał teraz o tym,
co zyskujecie dzięki zwinności i dlaczego warto być zwinnym, bo już pewnie nieraz o tym słyszeliście i nieraz o tym czytaliście, ale chciałbym podkreślić, że właśnie mikrosługi pozwalają być zwinnym właśnie dzięki zwiększeniu niezależności. I tej niezależności na wielu płaszczyznach. To jest dobry podział domenowy, czyli ten domain-driven design, związany z tym prawo Conwaya, ale też niezależność technologiczna. To, że mogę mieć dowolną bazę danych, to, że mogę mieć framework, bibliotekę dowolną, czy też koniec końców dowolny język programowania, który technologię, która najlepiej pasuje do problemu. Niezależność procesów wytwórczych i tak dalej, i tak dalej. Niezależność na wielu płaszczyznach. I dobrze zbudowane mikrousługi pozwalają na większą zwinność niż dobrze zbudowany monolit. I myślę, że to sformułowanie najlepiej tłumaczy, dlaczego mikromonolitem nazwałem architekturę o upośledzonej zwinności. Jeśli budujesz system w oparciu o mikrousługi, w którym zespoły nie są niezależne, w którym zespoły mają ograniczone, w którym zwinność jest ograniczona, budujesz mikromonolit. Jak to może wyglądać w praktyce, w prawdziwym systemie? Przejdźmy do drugiej części prezentacji i pokażę wam teraz trzy przykłady, jak może to wyglądać w prawdziwym, działającym systemie. Zacznijmy od frontendu. Problem. Chcemy, żeby nasz użytkownik miał spójne odczucia, nawigując się po stronie. Chcemy, żeby użytkownik końcowy, który nawiguje się po serwisie, nie widział tego, że ten kawałek serwisu jest zrobiony przez zespół X, a tamten kawałek serwisu przez zespół Y. Propozycja rozwiązania? Zbudujmy frontend jako jedną paczkę. Brzmi jak dobry pomysł. Jeżeli narysujemy frontend jako odpowiednio duży kawałek, to już widzimy, że coś jest nie halo. Dlaczego? Po pierwsze, podział warstwowy kompetencji jest nie najlepszym pomysłem. Jak spojrzymy sobie na większość wymagań, które przychodzą, to większość wymagań dotyka zarówno frontendu, jak i backendu. Jeżeli musimy dodać pole do formularza, to musimy je dodać na frontendzie, musimy je dodać na backendzie, musimy je też obsłużyć i zapisać gdzieś w końcu w bazie danych jakiejś. Tak więc rozbudowa jednego klocka, no jeżeli to miałyby te wszystkie zespoły backendowe, które budują usługi, rozwijać ten klocek, to oni znowu wpadną w tą pułapkę eksplozji ścieżek komunikacji. Jeżeli miałby powstać tam zespół frontendowy jeden, który miałby to wszystko robić, no to ten jeden zespół po pierwsze nie uciągnie zmian od, przyjmijmy, 50 zespołów backendowych, nie da rady tak szybko dewelopować. No i on znowu wpadnie w eksplozję ścieżek komunikacji, bo będzie musiał się komunikować ze wszystkimi zespołami backendowymi. Jeżeli budujemy tam hierarchię zespołów frontendowych, to oni znowu będą musieli ze sobą rozmawiać i będą jeszcze musieli rozmawiać z backendowcami. Ciągle mamy ten problem komunikacji. Tak więc propozycją na rozwiązanie tego lepszą byłoby, aby jeden zespół odpowiadał za cały bounded context, za frontend, za backend, za bazę danych. Teraz nie jest istotne to, czy ten zespół stwierdzi, że backend i frontend będzie w ramach jednej usługi. Czy może oni stwierdzą, że to będą dwie osobne usługi. To jest zupełnie nieistotne. Istotne jest to, żeby to było w kompetencjach jednego zespołu. Pierwsza próba implementacji. Jeżeli mamy zespół żółtych, oni robią swoją usługę, swoją stronę i tak dalej. Przykładowo mamy formularz rejestracji, zespół wie, jak obsłużyć formularz rejestracji pod spodem, no i wie, jak przygotować stronę, na której ten formularz będzie wyświetlany. Jak się chwilę nad tym zastanowimy, to dojdziemy do wniosku, że to się jednak nie może sprawdzić. Są elementy strony reużywalne, takie jakby chociażby nagłówek i stopka. Rekomendacje. Nie chcemy, żeby każdy zespół teraz robił swój silnik rekomendacji. Więc drugie podejście. Niech zespół buduje swój web komponent, czyli zespół, który buduje ten formularz rejestracji, niech przygotuje swój formularz rejestracji, ale nie całą stronę. Strony buduje,
budujemy na innej warstwie, integrujemy te usługi na innym poziomie. Tą stronę mniej więcej poszliśmy w Allegro. U nas jeszcze jest zespół, który odpowiada za komponenty generyczne. Takim komponentem generycznym jest na przykład karuzela ofert. Karuzela ofert nie wnika w to, czy oferty pochodzą z listingu, czy oferty pochodzą z rekomendacji, czy oferty pochodzą z jakiejś listy promowanych, czy może zostały ręcznie wybrane przez kogoś jakieś konkretne oferty. Karuzela prezentuje je wszystkie w ten sam sposób. Jest to generyczny komponent. Nagłówek, stopka też jest tym rodzajem komponentów. I tak jak wspomniałem, my weszliśmy w tą stronę. Do integracji tych usług można użyć różnych technologii, może być to SDI. My od 3 lat rozwijamy własną platformę, która pozwala nam to robić, pozwala użytkownikom nietechnicznym w kilka minut zbudować nowe strony właśnie z tych komponentów. Ale ważne jest właśnie to, żebyście pamiętali, że podział domenowy, żeby zespół odpowiadał za całą domenę. Za cały bound and context, od frontu poprzez backend, aż po bazę danych. W przeciwnym razie wpadniemy w pułapkę tej właśnie rosnącej sieci komunikacji. I wyszedłem to od frontendu, ale jak widzicie, ta wskazówka dotyczy właśnie całej architektury. To jest podstawa dla całej architektury. I ta prezentacja w ogóle to miała premierę swoją 2 dni temu na J-Session w Białymstoku. Pozdrowienia dla Białegostoku. I tam po prezentacji miałem ciekawą rozmowę z jedną osobą. Otóż powiedziałem, że frontend, backend razem. Co z takimi zagadnieniami jak SEO, jak bezpieczeństwo? No i czy te zespoły też za to powinny odpowiadać? I odpowiedź jest jak najbardziej. Zespół, który odpowiada za ofertę, wie, co w tej ofercie jest istotne, jakie elementy powinny znaleźć się w SEO. Czy to oznacza, że nie powinno być zespołu ogólnego SEO? Jeżeli mamy taką potrzebę, może być. Tylko kwestia kompetencji. Za SEO odpowiada zespół z konkretną domeną, a zespół SEO odpowiada za szkolenia, za przeprowadzanie jakiegoś rodzaju audytu, za posiadanie narzędzi do tego audytu. Tak samo z bezpieczeństwem. Za bezpieczeństwo mojego formularza odpowiadam ja. I zespół bezpieczeństwa może mi wskazać jakieś błędy, które popełniłem, może robić jakiegoś rodzaju audyty, ale to ja odpowiadam za to, żeby mój formularz był bezpieczny. Plus ta platforma, na której integrujemy nasze usługi, powinna nas jeszcze w tym wszystkim wspierać. Kolejny temat, drugi, backend. Teraz wejdziemy trochę bardziej już w konkret. Zgodnie z zasadą DRY, don't repeat yourself, bardzo popularna zasada, postanawiamy, aby ten kawałek kodu, który jest powtarzany w tych kilku usługach, był wydzielony do jakiejś biblioteki po prostu. I brzmi to jak dobry pomysł, prawda? Jednak zasada DRY powinna dotyczyć bounded kontekstu. Preferowaną strategią w mikrousługach jest strategia share nothing. Wydzielenie biblioteki zawsze ograniczy nam w jakimś stopniu niezależność, chociażby niezależność technologiczną. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że umieścimy w tej bibliotece kawałek kodu domenowego, to już to nie jest mały problem, tylko duży. Jeżeli 1 stycznia stwierdzimy, jeżeli w bibliotece na przykład jest kod domenowy odpowiedzialny za fakturowanie i 1 stycznia stwierdzimy, że trzeba zmienić fakturowanie, bo zmieniają się przepisy, to nie tylko musimy zmienić naszą bibliotekę, wydać ją, musimy skomunikować się ze wszystkimi użytkownikami. Hej, poprawcie sobie tam wersję. Tam się nic nie zmieniło, API jest stałe, ale poprawcie sobie wersję. Prawda? To już nie tylko mamy brak niezależności technologicznej, ale mamy znowu konieczność komunikowania się ze wszystkimi. Jeżeli byłaby to mikrousługa, po prostu zmieniamy bebechy mikrousługi, API zostało stałe, nikomu nic nie mówimy. Ciekawym przykładem jest Akka. Jeżeli jedynym sposobem na integrację z twoim kawałkiem kodu jest użycie Akki, to nie jest mikrousługa. Być może zrobiłeś może to jest najlepsze wdrożenie Akki na świecie. Może to jest świetna architektura, która idealnie pasuje do twojego problemu, ale nie jest to mikrousługa.
Tak więc tworząc bibliotekę, ograniczasz niezależność technologiczną, przynajmniej niezależność technologiczną. Ja tu chciałbym jeszcze wspomnieć o takim przykładzie, który jest u nas, czyli własny starter zbudowany na Andamio. Własny starter Andamio zbudowany na Spring Boot. Jeżeli masz potrzebę szybko wystartować usługę i chcesz użyć Spring Boota, bierzesz to i od razu masz integrację z całym ekosystemem naszym, z metrykami, z zipkinami i tak dalej, i tak dalej. Jednak jeśli nie chcesz tego wziąć, to możesz właśnie to, co było na poprzedniej prezentacji w tej sali zaprezentowane, weź sobie sam, skonfiguruj co chcesz, użyj swojej biblioteki, nie używaj Springa, skonfiguruj zipkina. Możesz to zrobić. Możesz użyć innego języka programowania. I też, co jest ciekawe w kontekście tego startera, my się uczymy. I ten starter jest coraz lżejszy. On na początku dostarczał integracji z Logstashem, czyli agregatorem logów. Dostarczał integracji z Configuration Service. Aplikacja przy starcie dociągała konfigurację. I to, co teraz jest, nie masz integracji z agregatorem logów w tym starterze, bo to jest niżej. Wystarczy, że ktokolwiek pisze na standardowe wyjście. Nieważne, jakiej technologii użyłeś, jakiego języka. Piszesz na standardowe wyjście, te logi trafią w dobre miejsce. Nie musisz się integrować z Configuration Service, bo konfiguracja jest w zmiennej środowiskowej. Nieważne, jakiej technologii używasz, masz to zagwarantowane, masz to pod ręką. Więc też staramy się, żeby to było jak najlżejsze, żeby wystartowanie dowolnej technologii, która będzie najwygodniejsza, było jak najprostsze. Wspomniałem o dwóch elementach w architekturze, w których może pojawić się ograniczenie zwinności, właśnie ten mikromonolit, ale mikromonolit może pojawić się też w samych procesach wytwórczych, w tym ekosystemie, w tym świecie, w którym żyjemy. Proces wytwórczy to jest jakiś tam build, test, release, canary deployment, test, product deployment, cokolwiek tam u was jest, cokolwiek tam będzie, jakiekolwiek elementy. W mikrousługach każda usługa ma taki swój pipeline. I problem jest taki, że jeżeli budujemy system, to nie zadowala nas informacja taka, że ta usługa działa, a tamta usługa działa. Wszystkie usługi działają. Chcemy wiedzieć, że cały system, system jako całość działa. Więc propozycja rozwiązania. Zbudujmy środowisko preprod, na którym odpalimy testy całego systemu. Brzmi jak dobry pomysł. Tutaj znowu ten preprod specjalnie jest narysowany jako duży klocek, żeby widać było, że coś już jest nie halo. Po pierwsze, stabilność testów. Żeby testy były stabilne, musiałaby być tam tylko testowana jedna usługa. Wszystkie produkcyjne, jedną wdrażamy, odpalamy testy. Jeżeli te testy będą w całości trwały 2 godziny, to stajemy przed dużym problemem, bo w przeciągu 8 godzin będziemy w stanie zrobić 4 wdrożenia. Ja sprawdziłem w tym tygodniu, ile mamy wdrożeń produkcyjnych. Mamy ich 100 dziennie. 100 wdrożeń dziennie plus minus 20 zależy od dnia. Więc versus 4 wdrożenia, które byśmy mogli zrobić. Drugim problemem jest, kto odpowiada za te testy. Czy to znowu te wszystkie zespoły backendowe będą dewelopowały do jakiegoś jednego wspólnego wora te testy? Czy może powstanie zespół odpowiedzialny za testy? Znowu stajemy przed tymi samymi problemami wzrostu ścieżek komunikacji. Co zrobić, jeżeli wywali się tam test przy wdrażaniu naszej usługi, który nie my napisaliśmy? Ktoś napisał test i zapiął się na jakąś dziwną rzecz, na którą nie powinien się zapinać. Kto teraz powinien to poprawić? To zblokowało nam proces, bo ktoś coś źle zrobi, prawda? Jest dużo problemów związanych z tym. I ciekawym podejściem jest to, co zrobił LinkedIn. LinkedIn powiedział, od komita do wdrożenia produkcyjnego max 3 godziny. To jest limit na nasz proces. Jeżeli to się nie sprawdza, jeżeli nie wyrabiamy się w 3 godziny, to znaczy, że musimy siąść i poprawić nasz proces. Więc co możemy zrobić, żeby spełnić takie kryterium? No, po pierwsze, możemy ograniczyć ilość testów na tym preprodzie. Jeżeli testy będą trwały 2 minuty, a nie 2 godziny,
to problem przestaje być tak dotkliwy. Ciągle zostaje problem, co na przykład, gdy się wywalą testy, co, kto je dewelopuje, ale w tym przypadku Happy Puffa jest łatwo. Więc co możemy zrobić? Po pierwsze, jak najwięcej testów przenosimy do testów usługi. Jak najdokładniej testujemy usługę jako samą. Każda usługa ma swoją piramidę testów. Mamy też tą właśnie piramidę dla preproda. Usługi mogą używać na przykład consumer driven contract, co nam zapewni to, że nie musimy testować kontraktów na tym dużym środowisku. Czy możemy coś więcej zrobić? No, spójrzmy na tą sytuację. Mamy ileś tam usług, przychodzi request. Przychodzi żądanie i te wszystkie usługi jakoś są w nie zaangażowane. Co, gdy ta usługa G przestanie działać? No generalnie, jeżeli nie mamy żadnej więcej wiedzy o systemie, to musimy to przetestować i sprawdzić, czy w ogóle nasz system teraz odpowiada, czy działa, czy podstawowe funkcje systemu są zachowane. Ale jeżeli zadamy sobie trudu, trochę trudu i odpowiemy sobie na pytanie, które usługi są kluczowe, a które nie, które są krytyczne, a które nie są krytyczne. Niekrytyczna usługa to taka, gdzie nie tracimy pieniędzy, nie tracimy klientów i czego tam jeszcze nie tracimy, to sobie każdy niech zdefiniuje. I okaże się, że usługa C jest usługą niekrytyczną. To, co musimy przetestować na preprodzie, to jest A, B, D. Reszta nie musi być testowana, bo jeżeli usługa jest niekrytyczna, to znaczy, że nie tracimy tych najważniejszych rzeczy. Jeżeli trafi to na produkcję, okaże się, że raz na rok wdrożymy tego typu błąd, to po prostu pół minuty później zrobimy rollbacka. Przez pół minuty nie działała jakaś mało istotna funkcja systemu. Ale jeśli doprowadzimy do sytuacji, że usługa B jest usługą niekrytyczną, to zobaczcie, usługa A może być całkowicie przetestowana w izolacji. To jest taki święty graal, do którego często chcemy dążyć. Usługa A może być przetestowana w izolacji, nie ma potrzeby w ogóle jej testowania na preprodzie. I jak możemy to osiągnąć? No, chociażby poprzez właśnie asynchroniczną komunikację, to, że usługa A będzie miała wszystkie potrzebne informacje pod ręką. Tak więc zlikwiduj wszystkie wąskie gardła, nie tylko w procesie, wszystkie wąskie gardła ograniczające zwinność. I czy preprod jest OK? Ja powiem, jak to wygląda w Allegro. W Allegro takim środowiskiem jest środowisko testowe, ale to środowisko nie jest środowiskiem testowym dla nas. To jest środowisko testowe dla naszych klientów, dla ludzi, którzy chcą się zintegrować z naszym API. I my nie puszczamy tam żadnych testów. To środowisko powinno oczywiście działać, zawsze działać. I oczywiście mniejszy fuck-up jest, jeżeli coś pójdzie tam nie tak niż na produkcji, ale my tam, to środowisko nie jest używane do testów dla nas. Jak widzicie, upośledzenie zwinności może wystąpić na wielu płaszczyznach. Ważne jest, żebyście wiedzieli, dlaczego zdecydowaliście się na mikrousługi. Ważne jest, żeby wszyscy w zespołach wiedzieli, dlaczego zdecydowaliście się na mikrousługi. Dla mnie mikrousługi to niezależność. Niezależność, dzięki której uzyskujemy lepszą zwinność. Niezależność na wielu płaszczyznach. I na koniec przestroga. Niezależność jest wrogiem standaryzacji. Więc nie popadajcie w skrajności. Jeżeli przy starcie każdej usługi będziecie musieli zrobić wszystko od nowa, to stanie się to wyjątkowo kosztownym procesem wytwórczym. Jeżeli każda usługa będzie napisana w innej technologii, w innym języku, to znalezienie ludzi, którzy będą w stanie szybko to wejść w temat, utrzymywać, to rozwijać, stanie się dużym problemem. Tak więc niezależność, ale nie przesadzajcie. Dzięki.